Wybitny ekspert od każdego tematu na planecie, z najnowszej partii Korwina, w jednym z wywiadów postanowił pochwalić się swoją wiedzą na temat globalnego ocieplenia. Z jego wypowiedzi możemy dowiedzieć się między innymi, że globalne ocieplenie jest super, bo lubi on jak jest ciepło, a spalany węgiel nie wpływa na zmiany klimatu. I nawiązując na przykład do tej książki, jest bardzo gruba, tu jest, nie wiem, z 1000 stron? 800? 800 około. 800. I na przykład o zmianach klimatu czytać 800 stron, to już bym, jakbym miał potrzebę, no to bym czytał, ale nie jest to coś, co, o czym marzę, tak? Coś, co mnie nakręca. Ale wiem, że zmiany klimatu nie są niczym złym, że globalne ocieplenie jest naprawdę fajne. Wolę, jak jest ciepło, niż jak jest zimno. Ja również. I wiem, że człowiek nie ma na nie żadnego wpływu. I ta wiedza mi wystarczy. I przeciętny człowiek nie potrzebuje czytać 800 stron książek na temat zmiany klimatu, ale po prostu jak dostrzega, że każą mu płacić coraz większe rachunki i tłumaczą to tym, że planeta płonie, to widzi, że ktoś go robi w konia. Ktoś go chce po prostu okraść. W dalszej części wywiadu możemy usłyszeć anegdotkę o rozmowie Leszka z lewicującym kolegą. Korwinista zagiał go chłopskim rozumem. Przytoczę taką rozmowę z moim znajomym, tak, z którym się absolutnie nie zgadzam politycznie. Tak, on jest takim postępowym lewicowcem, pokroju demokratów, może bardziej w Stanach, tak nawet bardziej w tym desen. Widzą Państwo, prawicowcy również rozmawiają z ludźmi z innymi poglądami. Tak. I on na przykład na mój argument, że, znaczy na moje stwierdzenie, że globalne ocieplenie to fikcja, powiedział, no jak to, przecież od XIX wieku tyle tego węgla żeśmy spalili, to na pewno nie może być fikcja. No i jaki to jest argument, w sensie, no to nic nie oznacza, ile my spaliliśmy węgla, to tyle węgla spaliliśmy, ile spaliliśmy i to nic nie mówi do tego, ilość tego spalonego węgla w żaden sposób nie oznacza, czy my wpływamy na globalne ocieplenie, czy nie. Tak samo jakby powiedzieć, że nie wiem, że ilość wody, którą zużywamy, a zużywamy, ale ona po prostu idzie później, no wraca z powrotem do obiegu, tak? To nie jest tak, że ona znika, jak my ją puścimy w kranie, ona znika. Panie Leszku, może jednak czasami warto przeczytać jakąś książkę, a nie kierować się chłopskim rozumem.